Witam bardzo serdecznie w grze 90 Minutes European Prime Goal, czyli generalnie piłka nożna. Więc zacznijmy może rozgrywkę. Ale to chyba mi się demo włączyło prawdopodobnie. Tak, demo się na razie włączyło, więc muszę z tego wyjść. Dobra, już wychodzimy. Dobra. Tournament. Jesteś bohaterem. To jest dość sporo różnych. League Championship, All Star, Cup Championship. Mamy jeszcze jakieś opcje. Zobaczmy, co jest w opcjach. Tu są związane z muzyką. To nic to ciekawego właściwie nie ma. Tutaj można zmienić ilość trwania meczu. Właściwie jednej połowy. Może 3 minuty ustawię, żeby nie było za długo. Można zagrać z komputerem albo z innym graczem. Mamy tournament. No dobra, zobaczmy to tournament. First. Dobra. Wybieramy sobie, kim chcemy grać. No dobra, weźmy sobie Szwecję, a komputera damy to na przykład, tak? No, zaraz. Komputer, dobra, no nie będzie tak. Ok, to są typowania chyba, tak? Dobra, wszystko jedno, byleby coś się działo. Dobra, jedziemy, nie będziemy tutaj zmieniać kombinacji. Ok, zaczyna się rozgrywka. Zobacz. Wygląda całkiem nieźle. Teraz tutaj można... Ej, już nam wpakowali bramy, no cudownie. No z komputerowym... Raczej zawodnikiem nie za bardzo mi wygram. O, chodzą na czworakach z radości. Przeproszę. Jedną bramkę szczelili i już chodzą na czworakach. Dobra, dość szybko nam wpakowali bramkę. Dobra. Tak, będziemy teraz naautować. O kurczę, ale... Walnąłem dobrze, ale no niestety okay. Ale nas wykiwał. Kurczę, jak on to robi. Jak robi to komputer, nie mam zielonego pojęcia. Znowu będą chodzić na czworakach? Nie, teraz inaczej. Dobra. No niech się cieszą, no może będzie 17-0 dla nich. No ale okej, dobra. Gramy dalej. Kurczę, czego się nie przełącza tam w pobliżu? Dobra, bramkarz nam obronił. Teraz to. I wykopać jak najdalej. Nie wiem, od czego tutaj zależy, czy jest coś takiego jak lepsza, gorsza drużyna, trudno powiedzieć. Ale nawet ci zieloni dość dobrze grają, widzę. Okej, szał na trybunach. Kurczę, jak oni to robią, że tak z główki potrafią zakopać. Nie wiem, któryś przycisk to robi. Może i tak, ale ja mam kiepską orientację dosyć. W takich grach nie jestem zbyt dobry, niestety. Jak widać, zamiast biegnąć do piłki, to ja od niej uciekam. I gol będzie zaraz, tak? No jak? Niby do góry leciała w ten, tam do góry, a tutaj ja nie wiem, nie rozumiem tego. No nic, nieważne. W każdym bądź razie powiem tak, no gra fajnie zrobiona jest, to trzeba przyznać. Jest naprawdę elegancko zrobiona, jeśli chodzi o dynamikę i w ogóle samo to, jak się ta gra zachowuje. O, nie wierzę, trafiłem w bramę. Udało mi się strzelić w bramkę. No cudownie, to nie jestem taki w tym najgorszy. No dobra. Może uda się jeszcze jedną bramę zasadzić. Dobra. Co nas faulują, a sędzia nic. A sędzia nic, to jest normalnie... No, normalnie jakaś lipa. Sędzior nie reaguje w ogóle. Ale ładują nam normalnie. Tak, to w ogóle nie wiem, czy ta gra przewiduje jakiekolwiek faule, bo jakoś niespecjalnie widzę, żeby tak było. Bo tutaj nas przeciwnik tak ładuje, że po prostu głowa boli. Gdzie są moi ludzie? Gdzie tam? To jakieś nieporozumienie, kurczę. O, nie było tam naszego. Dobra, bramka. Tamten też się rzucił chyba na piłkę, ja nie wiem, przewrócił się na trawie. Kurczę, normalnie mam mętlik w głowie. Już mi wykopał piłkę. Już mnie podciął. No gdzie by czasem, taką bramkę to raczej obronimy. No... Dobra akcja, ale... Powiem, że lepsze to niż prawdziwy mecz, bo to przynajmniej częściej się akcje dzieją. I to w tak krótkim czasie. Czas się skończył. Myślałem, że będzie karniak. A to pierwsza połowa przegrywamy. Druga połowa. Zobaczmy. Dobra. No z takim strzałem to możemy się. Ach, to gramy na tą stronę teraz. Tak, no tak, to się połowa zmieniła. No tak, pięknie. Na aut. Dobra, bierz to. Jak tamten się znalazł w tym momencie, to jest... No tak, no faul był przecież. O co chodzi? Pasowałoby chociaż jeszcze jedną bramkę załadować. Komu podajesz? No tak. Prowadzenie piłki to u mnie nie lada wyczyn, widzę. Lipa, nie gol. Już. się cieszą. Zatańczył sobie z radości. No, nie jestem mistrzem świata w tego typu grach, niestety. Teraz będzie piąta brama. Gdzie? Muszę patrzeć dokładnie, gdzie ta piłka ląduje, bo pokazuje taki krzyżak, ale ja zanim się zorientuję w temacie, to już całkiem jest lipa. Ciekawe, czy samobuja sobie można załadować. Pewnie można, nie wiem. No, fajnie. Sam sobie wykopałem w swój własny róg. Dobra, ale bramkarz jest najlepszy, widzę. Najczęściej piłkę to ma bramkarz. No tak, tamten mnie wybił. Dobra, brać to. Nie wiem, lepiej mi się grało na prawą stronę niż na lewą. Dziwne to, no dobra. Dobrze, że chociaż jedną honorową bramkę udało mi się strzelić. No nie jest łatwa gra, niestety. Ale jest fajna sama w sobie, fajnie się gra, trzeba przyznać. Jak, no co ty robisz, no? I 6-1. Tu będzie kompletna porażka. Jeszcze 45 sekund, to w tym czasie mogą nam załadować jeszcze tych bramek. Oho. Co jest? O co chodzi? Nie wiem, o co to chodziło z tym, ale to było coś nowego. No jak mnie on normalnie poturbował po prostu. No ten się rzucił jak na... No oni są normalnie jak ci, robokopy normalnie, próbuje im odebrać piłkę jakoś normalnie, to się nie da. Dlaczego się nie przełącza w odpowiednim momencie? Koniec meczu. Tak czy siak porażka. Co tu piszę? Hat-trick. Jest coś tam, gazeta wyborcza. Tak, tutaj to... Aha, kolejne... Jakby kolejne mecze. Gratulujemy. Aha, czyli... Przegrałem. Okej. to jest Euro Hero? Zobaczmy. Player Training, List of Players. No zobaczmy Player Training, o co to chodzi. Aha, to jest tworzenie nowego zawodnika. Dobra, nie będzie, zobaczymy o co to chodzi. Styl, a gościa i co? Okej. Aha, to są różne takie treningi, tak? Dashing. Dalej co? Lifting. Nie rozumiem tego, o co chodzi. Aha. Aha, wiem o co chodzi. To trzeba... Heading. Czy w odpowiednim momencie, kiedy główkę robić? Aha. Okay. Nie udało się, jeszcze raz. Ok. Czy w którym momencie training cover? No dobra. This is ok? Tak, dobra, ok. Do którego klubu? No do tego niego dołączymy. Ok, dobra tam. Aha, dobra, to już wiem o co chodzi. Tu jest tego League Championship, All-Star, Cup Championship. Są chyba inne rozgrywki meczowe. No dobra, kogo damy? Może... A lubię gdzieś Szwecją grać. Komputer, no dobrze, niech będą Niemcy. I kolejny... Jesteśmy gotowi, jesteśmy. No to spróbujemy jeszcze rozegrać jedną taką rundkę. Może nie całą, ale zobaczymy, może będzie troszkę lepiej teraz mi się grało. No zobaczymy, czy będę tak samo cienki jak jest. Jak na razie to jak zwykle komputer jest zdecydowanie ode mnie chyba Throwing, tak jest. Znowu throwing, teraz dla nas, tak? Tak, tylko gdzie moi ludzie są? Czego się to kółko nie pojawia w pobliżu piłki? Byłoby zdecydowanie prościej, bo już wtedy patrzę na piłkę, a tam gdzieś mi wybrało zawodnika, a nie wiadomo skąd. Okej, dobra, jakoś to... No i gdzie jest mój człowiek, nie? Aha. Dobra, może teraz i gol będzie? Będzie gol? No tak, będzie, jak oni potrafią... Faul, o jednak są faule. No coś podobnego, myślałem, że fauli nie ma. A tu jednak faule się pojawiły. Okej. No, widzicie? Zamiast tego mojego gościa najbliżej, to... Gdzie? O, no i już jest oczywiście do tyłu. Już, cieszą się, no bo mają z czego, no. Okej. Okej, fajna gra, ale trzeba naprawdę wprawy do tej gry i trochę cierpliwości i nerwów. Ja to akurat nie za bardzo przepadam za tego typu grami, ale powiem wprost, jest fajnie zrobiona. Mimo wszystko, mimo już nie lubię tego typu, może nie tak, że nie lubię, ale nie przepadam za tego typu grami, no to jednak tutaj trzeba przyznać, że jest fajnie dopracowana ta gra. ciekawie. Nawet fajne są te akcje, trzeba przyznać. No cóż, no myślę, że to było na tyle, jeśli chodzi o wideo recenzję tej gry. Chyba wszystko, co się dało tutaj, można było powiedzieć. Więc do usłyszenia w kolejnych wideo recenzjach gier na SNES-a.